Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Otwieram pierwszą sesję. Proszę o ciszę. Otwieram pierwszą sesję Rady Gminy Wydminy, kadencja 2024-2029. Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości. Pełniącego funkcję wójta gminy Wydminy Andrzeja Cieśluka. Panią Monikę Choroszewską-Pleńkowską, dyrektor generalną Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. Zenona Iwanowskiego, przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Księdza Janusza Warych, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela. Księdza Grzegorza Andrzeja Stołycia, proboszcza parafii grekokatolickiej pod wezwaniem świętego Włodzimierza i Olgi. Jarosława Binik, pełnomocnika Komitetu Wyborczego Anny Binik. Jarosława Zielińskiego, kierownika posterunku policji w Wydminach. Alinę Romanowicz, sekretarza gminy Wydminy. Elżbietę Sosnowską, skarbnika gminy Wydminy. Monikę Jabłońską, dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Małgorzatę Zabawską, zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Beatę Witkowską, kierownika referatu komunalnego. Jarosława Berezę, komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej. Dorotę Fiedorczyk, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Magdalenę Majcher, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich. Artura Grygieńcze, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Annę Wasilczyk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Marię Joka, pełniącą obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Rafała Osinka, prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni. Ewelinę Kulikowską, mecenas prawa. Radnych kadencji 2018-2024. Przedstawicielki Gminnej Rady Seniorów. I sołtysów naszej gminy. Przedstawiam Państwu porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy Wydminy. Punkt pierwszy. Odczytanie przez radnego seniora pierwszej sesji Rady Gminy Wydminy. Otwarcie. Wręczenie przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Wydminy. Wręczenie przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej wójtowi gminy
Wydminy zaświadczenia o wyborze, zaślubowanie, złożenie ślubowania przez wójta gminy Wydminy, stwierdzenie prawomocności obrad, kworum, wybór przewodniczącego Rady Gminy. Proszę przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej panią Jolantę Bazylak o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. Witam serdecznie wszystkich z ramienia pełniącej funkcji przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej. Mam zaszczyt wręczyć wszystkim zaświadczenia, czym zaraz to uczynię, i serdecznie gratuluję wszystkim. Pani Malesa Dorota Irena. Pani Myszkowska Małgorzata. Pani Pindur Krystyna Bożena. Pani Pryczka Iwona Agnieszka. Pani Puka Bożena. Pani Samsel Justyna Agnieszka. Pani Szpak Agnieszka. Pani Wojtak Agnieszka Weronika. Pan Herbst Krystian. Pan Jerzy Kopski Adam. Pan Rogalski Adam. Pan Rutkowski Bartłomiej. Pan Zieliński Paweł. I pan Zujko Robert Filip. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proponuję, aby ślubowanie odbyło się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny, pan Krystian Herbst, odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru słowo ślubuję lub zwrot tak mi dopomóż Bóg. Przystępujemy do ślubowania. Pan Michał Stanisław Danilowicz. Jeszcze ja przeczytam rotę. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Proszę pana radnego o odczytanie po kolei. Pan Michał Stanisław Dawidowicz. Ślubuję. Pan Krystian Herbst. Ślubuję. Pan Adam Gierzykowski. Ślubuję. Pani Dorota Irena Majerka. Ślubuję. Ślubuję. Pani Krystyna Bożena Pindur. Ślubuję, tak mi dopomóż. Pani Iwona Agnieszka Pryczka. Ślubuję. Pani Bożena Puka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Adam Rogalski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Bartłomiej Rutkowski. Ślubuję. Pani Justyna Agnieszka Samter. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Agnieszka Szpak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Agnieszka Weronika Wojtak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Paweł Zieliński. Ślubuję, tak mi dopomóż. Pan Robert Filip Zujko. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Małgorzata Myszkowska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo, gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego gminy Wydminy. Przechodzimy do punktu 4. Wręczenie przez przewodniczącą komisji, Gminnej Komisji Wyborczej panią Jolantę Bazylak o wręczenie zaświadczenia wójtowi o wyborze. Później. Proszę o powstanie panią wójt i złożenie ślubowania. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że wójtem gminy Wydminy została Anna Stefania Binik. I teraz proszę gości o podziękowania, jeżeli mają taką ochotę. Jeżeli mogę. Szanowna pani wójt, szanowne panie i panowie radni, szanowni państwo. W imieniu pana wojewody.
Związku Mazurskiego, który dzisiaj nie mógł przybyć osobiście z uwagi na to, że też jest uroczysta sesja sejmiku województwa, na którą się wybrał. Chciałam bardzo serdecznie pogratulować Państwu radnym za zdobycie mandatu, ale przede wszystkim Pani Wójt za tak ogromne zaufanie społeczności wydmińskiej poprzez oddanie na Panią Wójt głosu. A co za tym idzie, życzę wytrwałości w tej kadencji, w realizacji celów i obietnic wyborczych. No i życzę również dalszego rozwoju gminy Wydminy. Pozwolę sobie również przeczytać list skierowany od Pana Wojewody do Pani Anny Binik. Szanowna Pani Anna Binik, wójt gminy Wydminy. Serdecznie gratuluję wyboru na stanowisko wójta. To ogromne wyróżnienie i dowód zaufania, jakim obdarzyła Pani społeczność. Wybór ten jest także znakiem, że mieszkańcy wierzą w Pani zdolność do wprowadzania pozytywnych zmian oraz prowadzenia gminy drogami rozwoju. Życzę dużo siły, wytrwałości i inspiracji w realizacji zadań, które przed Panią stoją. Niech to będzie czas pełen wyzwań, ale także znaczących osiągnięć samorządowych. Wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król. I tutaj chciałam Pani Wójt przekazać. Proszę przekazać dla Pana Wojewodę. Wielkie podziękowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cisza. Te wszystkie osoby mają pewne oczekiwania. Złożyła Pani ślubowanie, ono jest niezwykle piękne. Jestem przekonany, że będzie Pani godnie reprezentować gminę i dla niej pracować. W imieniu własnym, jako pełniącego funkcję wójta gminy Wydminy, w imieniu pracowników i tej społeczności, którą miałem przyjemność przez ten krótki okres czasu jako wójt reprezentować, życzę wszystkiego dobrego w Pani życiu osobistym, zwłaszcza w życiu zawodowym. Wydminy na to zasługują. Wszystkiego dobrego. I bardzo proszę o symboliczną, oczekiwaną zamianę miejsc. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani Małgosia, tylko Pani Wójt, została Pani wybrana przez społeczność gminną na zaszczytną funkcję. Ona jest zaszczytna, ale wymaga na pewno bardzo dużo poświęcenia, trudu, czasu i potrzebny będzie Pani potrzebne zdrowie, siły, wsparcie, życzliwość i tego z całego serca w imieniu społeczności szkolnych, oświaty. W gminie Wydminy życzymy Pani i gratulujemy. Wszystkiego dobrego na nowej drodze.
Dzień dobry Państwu, Pani Wójt. W imieniu pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej życzę, znaczy przede wszystkim gratuluję wygranej i życzę powodzenia, po prostu krótko. Wszystkiego najlepszego. Pani Wójt, w imieniu Spółdzielni Socjalnej Prokursor Fundacji Art Eco gratulujemy. Życzymy pomyślności, zdrowia, tutaj współpracy z całym Urzędem Wsparcia Najbliższych, także wszystkiego najlepszego. Dzień dobry Pani Wójt, w imieniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zieleni gratuluję i życzymy na owocną współpracę. Pani Wójt, gratulujemy wygranej, cieszymy się, że jest Pani na tym stanowisku i serdecznie witamy i życzymy wielu sukcesów w imieniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Rady Seniorów Gminy Wydminy. Szanowna Pani Wójt, w imieniu wszystkich pracowników, jak również mojego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, serdecznie gratulujemy, życzymy sukcesów, powodzenia i wszystkiego co najlepsze. Z całego serca. Dziękuję bardzo. Także tylko z całego serca wszystkim bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Stwierdzenie prawomocności obrad. Kworum. W naszym przypadku ustawy skład rady wchodzi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy Wydminy, umożliwienia przeprowadzenia ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Wybór przewodniczącego Rady Gminy, który składa się z następujących punktów. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Wydminy. Zgłoszenia kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy. Powołanie komisji skrutacyjnej. Przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Prezentacja wystąpienia kandydatów. Przeprowadzenie głosowania tajnego. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kontynuowanie, dlatego każdego osobno będę pytała i zadawała pytanie, czy wyraża na to zgodę. No i tak jak mówiłam,
Proszę o zgłaszanie kandydatów. Pan Paweł Zieliński. Na przewodniczącego Rady Gminy Wydminy proponuję panią Krystynę Pindur, ponieważ przez 5 lat pełniła funkcję radnego. Myślę, że jakieś doświadczenie w tej sprawie ma. Bardzo poproszę o poparcie mojej kandydatury. Dziękuję. Znaczy pani Krysi. Mówiliśmy, tak. Proszę pani Bożenko. Również chciałabym właśnie przedstawić, tak myślę, kandydaturę Krystyny Pindur. Mam nadzieję, że się zgodzi pełnić funkcję, jeżeli będzie wybrana na przewodniczącego Rady. Ma wielkie doświadczenie, będąc wcześniej przez wiele, wiele lat sołtysem sołectwa Grodzkie, a przez ostatnią kadencję będąc radną gminy Wydminy, będąc też przewodniczącą klubu i widać, że jest bardzo mocno zaangażowany. Myślę, że państwo też odczuwacie. Proszę o zgłaszanie. Proszę panią Iwonę. Czy pani wyraża zgodę? A pani Krystyna Pindur wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze propozycje? Nie widzę. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Wydminy. Teraz komisję, czy proponuję przystąpić do powołania trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłaszanie co najmniej 3 radnych do pracy w komisji. Proszę, Paweł Zieliński. Proponuję pana Adama Rogalskiego. Panie Adamie? Tak? Proszę panią Agnieszkę. Proponuję Agnieszkę Szpak. Pani Agnieszko? Pani Agnieszko? Proponuję Pawła Zielińskiego. Wyrażam zgodę. Czytam uchwałę. W sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla powołania przewodniczącego, głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Gminy Wydminy. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609 oraz kodeksu 17 ustęp 1 statutu gminy Wydminy stanowiącego załącznik numer 1 do uchwały numer 2/8/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia statutu gminy Wydminy, dziennik urzędowy województwa warmińsko-mazurskiego z 2023 roku, pozycja 5951. Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje. Powołuje się komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Gminy Wydminy w składzie. Pan radny Adam Rogalski, pani radna Agnieszka Szpak,
Pan radny Paweł Zieliński. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie imienne będzie, tak. Dobrze. Michał Stanisław Dawidowicz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Za. Do powołania komisji skrutacyjnej. W składzie, w którym pani przewodnicząca przypada. Krystian Herbszt. Za. Adam Jerzykowski. Za powołaniem. Dorota Irena Malesa. Za. Małgorzata Myszkowska. Za. Krystyna Bożena Pindur. Jestem za. Iwona Agnieszka Pryczka. Za. Bożena Puka. Jestem za. Adam Rogalski. Jestem za. Bartłomiej Rutkowski. Jestem za. Justyna Agnieszka Samcel. Za. Agnieszka Szpak. Jestem za. Agnieszka Weronika Wojtak. Jestem za. Paweł Zieliński. Za. Robert Filip Zujko. Jestem za. Stwierdzam, że Rada Gminy Wydminy podjęła uchwałę w sprawie komisji skrutacyjnej. Za powołaniem tej komisji było 15 radnych za. Czy mam to przeczytać? Czy ktoś z państwa? Czy już nie? Ogłaszam 10-minutową przerwę, aby przygotować, aby komisja skrutacyjna przygotowała dokumenty do głosowania. Wznawiam obrady po przerwie. Proszę o przeczytanie regulaminu. A jeszcze nie ma pana Rutkowskiego. Czekamy? Czy możemy? Bo nie ma pana Rutkowskiego. Możemy? Tak. Wznawiam obrady po przerwie. Proszę o przeczytanie regulaminu do głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wydminy. Komisję skrutacyjną. Panią przewodniczącą. Czy przewodniczącego? Przewodniczącą. Panią Agnieszkę Szpak. Sposób głosowania. Pierwszy. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących odbywa się w oddzielnych dwóch głosowaniach spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród radnych, w tym, że członkiem komisji nie może być kandydat na przewodniczącego. 3. Na karcie do głosowania zamieszcza się nazwiska i imiona kandydatów na przewodniczącego w kolejności zgłoszeń. Z lewej strony obok nazwiska i imienia kandydata umieszcza się jedną kartkę na podstawie znaku X. Przy nazwisku kandydata oznaczać będzie oddanie głosu za tym kandydatem. W głosowaniu na przewodniczącego głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak X w kratce umieszczonej obok jego nazwiska i imienia. Jeśli znak X postawiono w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów, głos uznaje się za nieważny. Jeśli nie postawiono znaku X przy użyciu nazwiska, oznacza to wstrzymanie się od głosowania. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał w pierwszym głosowaniu wymaganej większości głosów, niezwłocznie zarządza się drugą turę głosowania. W drugiej turze głosowania dokonuje się wyboru spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.
Jeżeli w drugiej turze żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów, niezwłocznie zarządza się trzecią turę, w której bierze udział kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych głosowań nie dokonano wyboru, wybory powtarza się powtórnie. Wybory rozpoczyna się od zgłaszania kandydatów. Czwarte. Na karcie do głosowania na przewodniczącego zamieszcza się nazwiska i imiona kandydatów według kolejności zgłoszeń. Z lewej strony obok nazwiska i imienia kandydata umieszcza się jedną kartkę w podstawie znaku X. Przy nazwisku kandydata oznaczać będzie oddanie głosu za tym kandydatem. W głosowaniu na przewodniczącego głosują maksymalnie na dwóch kandydatów, stawiając znak X w kratce umieszczonej obok ich nazwisk i imion. Jeżeli znak X postawiono w kratce obok nazwisk trzech lub więcej kandydatów, głos uznaje się za nieważny. Jeżeli nie postawiono znaku X przy każdym nazwisku, oznacza to wstrzymanie się od głosowania. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie dokonano wyboru z powodu nieuzyskania przez dwóch kandydatów wymagalnej większości głosów, niezwłocznie zarządza się drugą turę głosowania do wyboru jednego lub dwóch kandydatów. W drugiej turze dokonuje się wyboru spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz proszę zgłoszonych kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Wydminy o zaprezentowanie swojej osoby. No, ustalam parę minut na prezentację. Pierwszym kandydatem, tak jak zgłaszaliśmy, proszę panią Krystynę Pindur. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Krystyna Pindur. Mam 54 lata. Mieszkam w miejscowości Grodzkie. Jestem żoną, matką trzech dorosłych synów, babcią wnuczki Laury. W roku 2007 do roku 2015, czyli dwie kadencje, pełniłam funkcję sołtysa w sołectwie Grodzkie. W roku 2018, kandydując z Komitetu Wyborczego Anny Binik, weszłam do Rady, gdzie pełniłam funkcję przewodniczącego klubu radnych Radni Razem. Obecnie też weszłam do Rady z Komitetu Anny Binik. Także praca w samorządzie na rzecz mieszkańców i samorządu gminy Wydminy nie jest mi obca. Dziękuję bardzo. Witam państwa, szanowna pani wójt, wysoka rado, drodzy mieszkańcy oraz wszyscy zgromadzeni goście. Chciałabym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko przewodniczącej Rady Gminy Wydmin. Swoją przygodę z samorządem rozpoczęłam w roku 2014, gdzie w kadencji 2014-2018 byłam radną gminy Wydminy, w tym przewodniczącą komisji budżetowej. W obecnej składzie rady jestem jedynym radnym z największym poparciem społecznym, sięgającym ponad 60% poparcia. Doświadczenie, jakie zdobyłam jako przewodnicząca komisji budżetowej, pozwoli mi na prawidłową realizację zadań przewodniczącej Rady Gminy. Ponadto dysponuję czasem i energią niezbędną do realizacji tych zadań. Ustawodawca wskazuje dwa podstawowe obowiązki radnego. Kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej oraz utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami. W związku z tym deklaruję, że w przypadku wyboru mnie na przewodniczącą Rady Gminy Wydminy 50% diety przewodniczącej Rady będę przeznaczać na rzecz inicjatyw lokalnych, takich jak kluby sportowe, świetlice wiejskie, różnego rodzaju stowarzyszenia działające dla dobra naszych mieszkańców na terenie naszej gminy. Aby ułatwić mieszkańcom kontakt z Radą, będę do dyspozycji w Urzędzie Gminy jeden dzień w tygodniu. Proszę państwa o przemyślany głos. Jest to bardzo ważna decyzja, która udowodni naszym mieszkańcom, że mimo tego, że startowaliśmy z różnych komitetów wyborczych, jesteśmy osobami godnymi ich zaufania, chcącymi pracować dla ich dobra, potrafiącymi współpracować i razem działać.
Z góry dziękuję wszystkim, którzy oddadzą na mnie głos. Wybór przewodniczącego Rady, nie będącego w tak zwanej większości, udowodni naszym mieszkańcom, że jesteśmy tu ponad podziałami, dla ich dobra, dla pracy na rzecz naszych mieszkańców i miejscowości. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani kandydatki? Nie widzę. Dziękuję. Na tym zakończyliśmy prezentację kandydatów. Zamykam dyskusję i proszę komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Głosowanie tajne. Jest. Pierwsza. Długopisy? Ale to każdy bez czytania. Głosujemy na miejscu, czy? Tak. Aha, pojedynczy. Tam jest długopis do parowania. Jasne. Co można je? Proszę bardzo. Dobrze. Każdy radny podchodzi tam przy urnie do parawanu, głosuje i wrzuca kartkę do urny. Po kolei pan Krystian.
Czy wszyscy z Państwa oddali głos? Dziękuję bardzo za oddanie głosów i proszę komisję skrutacyjną o przeprowadzenie obliczania głosów. Ogłaszam 10 minut przerwy. Wznawiam obrady po przerwie. Wznawiam obrady po przerwie. Proszę o ciszę. Proszę przewodniczącą komisji o odczytanie protokołu z wyborów przewodniczącego Rady Gminy Wydminy. Protokół komisji skrutacyjnej z głosowania tajnego w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wydminy w dniu 7 maja 2024. Skład komisji skrutacyjnej: Agnieszka Szpak, przewodniczący, Paweł Zieliński, członek, Adam Rogalski, członek. Stwierdza, że na 15 radnych gminy Wydminy w sesji uczestniczy 15 radnych uprawnionych do głosowania. Na przewodniczącego Rady Gminy Wydminy zostali zgłoszeni następujący kandydaci: Krystyna Bożena Pindur, Justyna Agnieszka Samsel. W głosowaniu tajnym brało udział 15 radnych. Z urny wyjęto 15 kart do głosowania. Oddano głosów nieważnych 1, oddano głosów ważnych 14. Kandydatka Krystyna Bożena Pindur otrzymała głosów za 9, przeciw 0, wstrzymało się od głosów 1. Kandydatka Justyna Agnieszka Samsel otrzymała głosów za 5, przeciw 0, wstrzymał się 1 radny. Komisja skrutacyjna stwierdza, że radnym Krystyna Bożena Pindur uzyskała wymaganą większość głosów, w związku z czym została wybrana na przewodniczącą Rady Gminy Wydminy. Na tym protokół zakończono i podpisano wraz z 15 kartami do głosowania załączono do protokołu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana. Dziękuję. Gratuluję radnemu wyboru na przewodniczącego Rady Gminy Wydminy pani Krystynie Pindur i życzę owocnej pracy. Przeczytam uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wydminy. Tak, pani mecenas, czy są jakieś... W głosowaniu tajnym brało udział 15 radnych. Z urn wyjęto 15 kart, oddano głosów 1 nieważny, oddano głosów ważnych 14. Kandydatka Krystyna Bożena Pindur otrzymała głosów za 9, wstrzymało się od głosów 1. No, jeden jest nieważny i tak jest tu w tej instrukcji, którą czytałam. Pani Emilia widziała, bo się jej pytaliśmy. Dobrze. Tak? No i później było kandydatka Justyna Agnieszka Samsel otrzymała głosów za 5, wstrzymał się 1, głosy, że wstrzymane. Tak, wszystko w porządku? Także mogę odczytać. Odczytuję uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wydminy. Na podstawie artykułu 19 ustawy 1, ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609 oraz kodeksu 17 ustawy 1 statutu gminy Wydminy stanowiącego załącznik numer 1 do uchwały numer 2 / 8
przez 2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wydminy Dziennik Urzędowy Województwo Warmińsko-Mazurskie z 2023 roku, pozycja 5951. Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje. W wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego Rady Gminy Wydminy wybrano radną Krystynę Pindur. Krystynę Bożenę Pindur. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wydminy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Będę wyczytywała kolejno radnych i proszę, który z radnych jest za, podnieść rękę, powiedzieć za, przeciw i wstrzymuje się. Odczytuję. Michał Stanisław Dawidowicz. Krystian Herbszt. Adam Jerzykowski. Dorota Irena Malesa. Małgorzata Myszkowska. Jestem za. Krystyna Bożena Pindur. Jestem za. Iwona Agnieszka Pryczka. Bożena Puka. Jestem za. Adam Rogalski. Jestem za. Bartłomiej Rutkowski. Justyna Agnieszka Samsel. Jestem za. Agnieszka Szpak. Jestem za. Agnieszka Weronika Wojtak. Jestem za. Paweł Zieliński. Jestem za. Robert Filip Zujko. Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie. Wysoka Rado, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku dziękuję i proszę przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie obrad. Proszę bardzo. Witam serdecznie Państwa. Bardzo mi miło przekazać przewodnictwo nowej przewodniczącej Rady, ale pozwoli Pani również, że pogratuluję oficjalnie jeszcze dla wyboru dla Pani Wójt. Przewodnicząca Rady lub przewodniczący, jak Pani zorientowała się już, jest to funkcja bardzo odpowiedzialna, funkcja wymagająca dużo czasu, determinacji, a przede wszystkim też i dyplomacji. Z minionej kadencji współpracowało mi się z Panią dobrze, a może i bardzo dobrze. Pani jako szefowa klubu zawsze była gotowa i odpowiedzialna do współpracy. Więc również życzę dzisiaj, abyście Państwo, a szczególnie Pani, pod Pani przewodnictwem współpraca układała się pomyślnie, żebyście podejmowali przemyślane decyzje, które będą służyły na rzecz rozwoju naszej gminy. Życzę Pani tego, widzę Pani wzruszona jest bardzo, ale nie dziwię się, bo ja też takie coś przeżywałem. Także Pani Krysiu, życzę Pani naprawdę dużo wytrwałości, dużo siły i tej determinacji. Wszystkiego najlepszego.
A ja, będąc przy głosie jako senior radny, chciałabym podziękować serdecznie panu pełniącemu funkcję wójta Wydminy za współpracę. Dziękujemy bardzo. Było nam bardzo miło. Za każdym razem, o co pytaliśmy, to pan był dla nas serdeczny. Zawsze oczekiwaliśmy i dostaliśmy odpowiedź taką, jaką i my chcieliśmy, i społeczeństwo chciało. Także jeszcze raz dziękujemy w imieniu całej Rady panu wójtowi. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo i oddaję głos nowej przewodniczącej. Witam państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję pani Małgosi Myszkowskiej za poprowadzenie początku obrad pierwszej sesji, radnym za oddanie na mnie głosów, za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Myślę, że sprostam wyzwaniu przy waszej pomocy oczywiście. Nie ukrywam, że dla mnie jest to też jakieś wyzwanie. Inaczej jest siedzieć tam, inaczej tutaj. Podziwiałam zawsze pana Samborskiego, poprzedników jego też, bo tak naprawdę w samorządzie trochę czasu spędziłam. Powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji, jaką jest pełnienie mandatu przewodniczącej Rady Gminy Wydminy, jest na pewno ciężką pracą. Wiem, że co mnie czeka. Nie ukrywam tego, tak jak pan Samborski podkreślił. Jest to jakieś wyzwanie, za co dziękuję też za zaufanie. Dołożę wszelkich starań, aby sesje pod moim przewodnictwem przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Ja ze swojej strony bym miała na chwilę obecną tyle, z tego względu, bo dzisiaj tak naprawdę to doszliśmy już do punktu siódmego, gdzie został wyłoniony przewodniczący i tak na tym kończy się nasza sesja. Ale wiem, że pani nowa wójt chce jeszcze zabrać głos, tak więc oddaję dla niej chwileczkę. Szanowni państwo, mieszkańcy gminy Wydminy zdecydowali w wolnych, demokratycznych wyborach, abym to ja została wójtem gminy Wydminy. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt, ale jednocześnie wielkie zobowiązanie. Z tego miejsca chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim mieszkańcom gminy, ale również tym osobom, które od samego początku były razem ze mną, mnie wspierały. Boże, to są naprawdę emocje. A nowo wybranym radnym życzę wszelkiej pomyślności oraz współpracy i myślę, że ona będzie. Także wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeszcze jest moment, to może ktoś z państwa chciałby zabrać jakieś tutaj słowo wygłosić. Czyli nie ma chętnych, więc Wysoka Rado, zamykam posiedzenie pierwszej sesji Rady Gminy Wydminy.
Dziękuję bardzo.